Hejka, z tej strony Julia, dzisiaj jest kolejny vlog na moim kanale. Tym razem znowu powrót do tych trochę zwierzęcych vlogów, bo dzisiaj moje żółwiki mają 9 urodziny, a bardziej po prostu 9 rocznicę jak są u mnie. Więc z tej okazji planuję zrobić im tam sesję, dostaną jakieś tam lepsze jedzonko, no zresztą sami później zobaczycie. A druga sprawa to jest to, że dzisiaj mam wizytę kontrolną u weterynarza z Mikim. Dlatego, że Mikuś niestety jest teraz chory i pani powiedziała, żebym dzisiaj przyszła. No to też wam pokażę, jak to wyglądało. No i bez przedłużania zapraszam was już do oglądania. I jeszcze małe ogłoszenie, czyli to, że jeszcze będą vlogi ze Stanów. Po prostu ten vlog będzie takim przerywnikiem, ale oczywiście, że będzie ich jeszcze dość sporo. Chyba około 5 plus 3 odcinki specjalne albo nawet więcej. Więc jeśli nie widzieliście w ogóle vlogów ze Stanów, to polecam zobaczyć te poprzednie. No i zostawić subika, żeby nie przegapić kolejnych, bo będzie się naprawdę dużo działo. Będę miała wiele przygód. No a teraz właśnie zobaczę, co u Mikusia. Mojego biednego, chorego chomiczka. Mikuś prawdopodobnie śpi w którymś domku, bo nie jest widoczny nigdzie. A później właśnie muszę mu zrobić jedzonko. No więc tak, ogólnie jeśli chodzi o urodziny żółwi, to mają one właśnie dzisiaj 3 września. Jest to 9 rocznica, jak je kupiłam. Zobaczcie, jakie były malutkie w ogóle. Ja nie wiem, ale one tak rosły, że ja nawet nie wiem, no. Dosłownie niby 9 lat, a dla mnie taka chwila. I no naprawdę szybko to minęło, muszę przyznać. I z tej okazji właśnie co roku robię sesję na Instagrama. I tak przez parę dni kupowałam jakieś pierdółki. Ojdź. Żeby to właśnie ogarnąć, to pokażę wam, jak wyjdzie to w tym roku. Więc taka aranżacja mi wyszła. Tutaj dałam takie talerzyki fajne, urodzinowe. Na to taką jakby, nie wiem, w sumie to nawet nazwać. No taką po prostu ozdóbkę urodzinową. Kupiłam taką świeczkę w kwieciarni. Pączka akurat dałam tak randomowo, bo jakby kiedyś już z babeczką im robiłam, bo to było tak łyso, że bez niczego. No i nie wiem, gdzie bym im to dała, tą dziewiątkę. To stwierdziłam, że kupię pączka. Oczywiście ja go zjem. Żółwie nie będą miały do niego dostępu, bo będą gdzieś tutaj albo tutaj, więc no. Jakby będą bezpieczne, będę pilnować oczywiście. I do plasteliny przylepiłam takie no świeczki, ale takie w kształcie balonów. Bardzo mi się one podobają. Myślę, że idealnie będą do tego pasować. No właśnie tym razem inne dekoracje niż co roku. Bo czasami się pokrywało, że na przykład, nie wiem, to samo tło, to sama, ten sam pomysł po prostu. A teraz to będzie inaczej. Więc za chwilę ogarnę tą sesję. No i tak, jeśli chodzi o prezent, to bardzo mi zależało, żeby kupić coś w Stanach. No właśnie byłam tam w 3 zoologach, w Petco, PetSmart i jeszcze jednym. To najpierw byłam w PetSmart, jak się nie mylę. No i tam w ogóle nie było rzeczy dla żółwi, tam były tylko dla psów i kotów. Nawet dla gryzoni też nie było, tylko jakieś jedne barwione trociny. A wiem, co było dla żółwi, przebranie na Halloween. Więc trochę niezręcznie. No i trochę się rozczarowałam tym. Potem byłam w takim innym zoologu, takim prywatnym od jakiegoś pana. To tam były bardziej rzeczy w stylu, że same akwaria do kupienia lub jakieś kamyczki kolorowe, to nie jest w ogóle odpowiednie, że jakby były tylko akcesoria i to jeszcze złe lub takie, których po prostu nie potrzebuję na ten czas. A w Petco byłam, był cały dział tylko dla żółwi. Jednak tak, też właśnie były jakieś kamyczki kolorowe, jakieś niebezpieczne ozdoby, plastikowe rośliny, no to jakby nie chciałam na siłę im kupić złej rzeczy. Były karmy, no i niestety, jak weszłam w skład, to tam jakieś dosłownie pierwiastki były. Jakby tak potem sprawdziłam, co to jest w internecie i to były jakieś w ogóle tworzywa sztuczne, no to im nie będę jakiejś chemicznej karmy kupować, żeby coś było ze Stanów po prostu, więc stwierdziłam, że nic im nie kupię. A, i były jeszcze krewetki, ale krewetek tam aż za dużo w tym domu, że jakby nie miałam potrzeby im tego kupić, więc po prostu zrobię im dzisiaj taką kolację lepszą, że jakieś różne krewetki, robaczki, po prostu zrobię im taką mieszankę ich ulubionych rzeczy, których nie mogą dostać na co dzień i to będzie taka forma prezentu, no i ta sesja w sumie. Jeszcze
właśnie teraz ogarnęłam Instagrama, dodałam posty, zmontowałam parę filmików urodzinowych. No i właśnie za chwilkę się zaczynam szykować do weterynarza i w skrócie wam opowiem ogólnie, dlaczego do niego idę i co jest z Mikusiem. Bo wiem, że nie każdy z was korzysta z Instagrama, więc po prostu duża część widzów może o tym nie wiedzieć. No więc ogólnie, jak byłam w Stanach, czyli na prawie miesiąc, no to Mikiem się opiekowała babcia, oczywiście miał on cudowną opiekę. Jednak właśnie jak przyjechaliśmy po niego, to on wychodzi z domku i ma całe oko zamknięte. Babcia mówiła, że on tak wcześniej nie miał, więc najwidoczniej akurat w ten dzień musiało się to wydarzyć. No i ja już cała wystraszona, bo ja się o niego martwię jak nie wiem, no. Bardziej niż o siebie samą. I stres taki, no bo ogólnie na YouTubie o tym nie mówiłam, ale w kwietniu Miki miał zapalenie spojówki. I to takie dość mocne, bym powiedziała. No i wtedy byliśmy u weterynarza, dostał kropelki, tam po 4 dniach pomagało, po jakichś 10 przeszło. I pomyślałam, że może być to samo, ale no cóż, wtedy poczekałam, umówiłam się na kolejny dzień od razu do weta, bo to nie było pilne, to oko było lekko zamknięte później, bo zaczął je otwierać. Nie było tak, że chodził ze zaropiałym, zamkniętym okiem, tylko miał tak ten, że momentami miał otwarty, tak jakby nic się nie działo. Więc też po prostu pomyślałam, że może nam się coś przewidziało, bo już potem normalnie funkcjonował, ale byliśmy umówieni, no bo ostatnio ta wizyta, ta kwietniowa, była taka na spontana w święto, w sensie w niedzielę. I tak szybko na ten, powiedzmy, zwierzakowy SOR dla zwierząt egzotycznych przyjechaliśmy, nas przyjęli, a tutaj stwierdziłam, że umówimy tą wizytę u weterynarza, który jest odrobinkę bliżej. No i właśnie byliśmy u tej pani weterynarz. I Miki właśnie te parę dni temu miał robiony taki, powiedzmy, mały zabieg. Jakby nie był to zabieg zabiegowy, tak w karcie pisało, nie wiem w sumie jak to nazwać, ale miał jakby dawany na oczko taki żółty płyn. No i pani pod mikroskopem badała po prostu, czy nie ma rany na tym oczku, bo dużo osób podejrzewało, że to przez pazurki, czy coś, że albo że na przykład dugnął, na przykład róg od takiej rurki, albo nie trafił do któregoś domku. No i jak się trochę zmartwiłam tym, że jednak to nie była, znaczy ogólnie się stresowałam strasznie w ogóle podczas tej wizyty. No i miał badania kontrolne te wszystkie, dosłownie wszystkie możliwe. I na szczęście, z wyjątkiem oka, wszystko było okej. Ale w tym oku właśnie ani zapalenie, ani nie jakaś rana, więc podejrzewam, że po prostu lekko coś tam, po prostu no przewianie takie małe. Chociaż babcia nie otwiera okien jakoś mocno, ale no wiadomo, że jakby bywa, no. No czyli ewidentnie coś jakby no zaszkodziło mu, takie jakby przeziębienie, ale że tylko na oczko to przeszło. I jak widzicie, Mikuś teraz śpi, ale to prawe oczko, no czyli z waszej strony to lewe, czyli tak jakby to oczko jest takie, no, zamknięte, zaczerwienione. Właśnie w tej karcie tam, co dostaliśmy, pisało, że właśnie ma zaczerwienienie i obrzęk. I dostaliśmy kropelki, pokażę wam jakie. Dostałam właśnie Floxal. I musimy do 10, czy tam, nie, do 7 dni zakraplać nim oczko 3 razy dziennie. Ostatnio mieliśmy inny lek. Oba mają antybiotyk, podobny skład i w ogóle. No i właśnie nas pani wtedy umówiła na wtorek, czyli na dzisiaj, na tą wizytę kontrolną, jakby tak powiedzmy w połowie leczenia, by pani zdiagnozowała co i jak. Szczerze, poprawy zbytniej niestety od tego momentu nie ma. No już miałam w planach jechać do weta przedwczoraj, bo w ogóle się nic nie poprawiło, moim zdaniem pogorszyło nawet. Ale no pojechałabym do tej kliniki, by powiedzieli, że za krótko dawałam krople i no nic by to nie zmieniło. Dlatego dałam jakby szansę tym kropelkom. No i faktycznie lekko otwiera już to oczko powoli. No i teraz mamy tą wizytę, więc będziemy zaraz iść go szykować. Ja chwilkę z nim pójdziemy zobaczyć po prostu, czy to działa w ogóle. No najwyżej może się jakieś leczenie zmieni. Ja nie wiem, ale mam takiego stresa przez niego. A, no i właśnie a propos tego zakraplania, to tak samo jak w kwietniu, taki problem, żeby zakroplić mu to oczko. No bo jak wiecie, chomiczki są małe, przebiegłe i w ogóle. No i on jakby jest chory, ale apetyt i energię ma i to mnie tak bardzo cieszy. Jakby ważne, że je dużo, w ogóle biega na kołowrotku, no, że jest w formie. Więc aż tak to oczko mu nie przeszkadza na szczęście. Jednak z tym zakraplaniem to w parę osób w ogóle się bierze go, on to się wierci w ogóle, takie małe zwierzątko. Ja nie wiem, ale żeby zakroplić mu to oko, to tyle czasu trzeba poświęcić. Jednak no udaje się w końcu. No trzeba go jakoś ograć.
Ale no, teraz i zaraz już idziemy, więc odezwę się może w drodze lub jak Miki będzie w transporterze. My już wyszliśmy, Miki jest złapany, ogólnie się zakopał od razu. Dałam trochę karmy, żeby się tak nie stresował. No i właśnie pokażę tam, jak już będziemy na miejscu. Cześć, już Was witam z domu. Jak widzicie, macie w tle lokum Mikusia. Tam pokazałam parę ujęć z wizyty, tam ze poczekalni. Jednak, no wiadomo, że nic w tle nie gadałam, no bo nawet nie miałam jak. Tym razem ta kontrola trwała bardzo krótko, bo ostatnio byliśmy tam no dość długo, bo dużo rzeczy miał badanych. No a teraz pani go wyciągnęła, zobaczyła te oczko. Nie, no on dosłownie oszukuje. On jakby, jak widzi te krople, to on zamyka to oko, że jest całe zamknięte, co nie? A u weterynarza nagle ma otwarte. Znaczy nie jakoś mocno, ale no ma całe, jak miał otwarte to oko, to było ono całe dookoła opuchnięte i zaczerwienione. No tak jakby na przykład taką, no, śliwę ma, można tak powiedzieć. No więc takiej poprawy znacznej nie ma, ale powoli idziemy do przodu od paru dni. I właśnie dostał kolejny lek. A dokładnie pani dała mu takie krople. Są to nawilżające, żeby to oczko nawilżyć, że teraz będę musiała dalej 3 razy dziennie kroplić i prawdopodobnie będzie przedłużenie leczenia znowu. No i właśnie po każdym kropleniu jeszcze kolejne kroplenie tym nawilżającym. To leczenie u gryzoni zawsze trwa bardzo długo, czegokolwiek wręcz. No i teraz jest tak, że mieliśmy, teraz jest wtorek, to w kolejny wtorek za tydzień również mamy kolejną wizytę. Więc to było tak, że poprzedni czwartek, ten wtorek i kolejny wtorek, no to jesteśmy u weterynarza. I zobaczymy, mam nadzieję, że ta kolejna wizyta będzie już ostatnią, będzie wszystko w porządku, Mikuś będzie zdrowy. No bo strasznie mnie ta sprawa martwi. Niby oko to niepoważna sprawa, ale moim zdaniem ważne, żeby był zdrowy. No i tak, za chwilkę kroplenie. Chciałam go zakropić już jak przyjechaliśmy tu, znaczy przyszliśmy. No tylko problem był taki, że on był taki ruchliwy, że się nie dało tego zakroplić. Więc chwilę odczekam, aż się uspokoi, no i później trzeba dać mu te leki, żeby, no bo już dzisiaj miał 2 razy, no to trzeci teraz będę musiała mu dać. Zobaczcie małego, dzielnego pacjenta, w tle są jego lekarstwa i jest na razie po pierwszym kropleniu. A tutaj sobie chrupie jedzonko. Z mojej strony byłoby to już na tyle. To pa!